Minister Sienkiewicz ogłasza likwidację spółek medialnych, czyli w tym TVP, TVP Info, które działają pod nazwą Telewizja Polska SA. Nieudolni pisowcy krzyczą o kolejnym zamachu na wolne media. Jezus, jak słyszę, że pisowcy krzyczą o wolnych mediach, to normalnie takie ciepełko na sercu ogarnia. Ale mimo wszystko, ja sądzę, że Donald Tusk ma to wszystko rozrysowane krok po kroku, karteczka po karteczce. Ale o tym na samym końcu tego materiału. Ja mam na imię Sebastian, i dzisiaj na moim politycznym vlogu, tak, jest to bardzo polityczny vlog, zajmę się czymś, co jest bardziej związane z prawem gospodarczym, w kontekście aspektu likwidacji spółki TVP, którą to likwidację dokładnie wczoraj ogłosił minister Sienkiewicz. Oczywiście, od razu wszyscy ci pisowcy, którzy. Są głównymi hejterami internetu, będą krzyczeli, a co ty wiesz o likwidacji spółek? Nie znasz się, a wypowiadasz się, zajmij się sobą, wróć to, zrób tamto. Więc moi szanowni hejterzy, bo szanuję swoich wszystkich widzów: tych, którzy piszą do mnie miłe rzeczy, a także tych, którzy są po prostu hejterami. A więc moi szanowni hejterzy. Kilka lat temu wspólnie z jednym z czołowych radców prawnych zajmujących się upadłością gospodarczą, a także likwidacją, napisaliśmy książkę. Tutaj znajdziecie link do tej książki, albo tutaj, nie wiem, nie pamiętam, gdzieś tu będzie ten link do tej książki. Więc zanim zaczniecie się ośmieszać i pisać głupoty, po prostu sprawdźcie, przeczytajcie, a dopiero później się wypowiadajcie. Andrzej Duda wetuje 3 miliardy na TVP. O tym już zrobiłem kilka materiałów, ale muszę do tego wrócić, gdyż to weto Andrzeja Dudy było z góry przemyślane i rozpracowane przez Donalda Tuska. Ale o tym na końcu. Donald Tusk, tak w sumie to na to liczył, bo ma to uwzględnione w swoim planie, który to plan zakłada to, co zrobił minister Sienkiewicz, zakłada likwidację TVP. I ogłoszenie likwidatorem zarządu spółki. Likwidacja jest jednym z rozwiązań, które są dopuszczalne w polskim ustroju prawnym: likwidacja, restrukturyzacja, upadłość. Może być upadłość likwidacyjna, może być restrukturyzacja na kilku zasadach, na przykład na takiej zasadzie covidowej. Ale ja, dla wyjaśnienia pana Jakubiaka, tego wielkiego przedsiębiorcy, chciałem powiedzieć, że. Likwidacja, restrukturyzacja albo upadłość to są alternatywne narzędzia zapisane w kodeksie spółek handlowych, a także w przepisach szczegółowych, a nie narzędzia następujące po sobie. Jeżeli pan jak najpierw zrobił restrukturyzację jakiejś swojej spółki, a później musiał ogłosić upadłość, to znaczy, że jest indolentem ekonomiczno-prawnym, bo to nie są po sobie następujące narzędzia, ale alternatywne narzędzia. Kiedy spółka traci płynność, zarząd musi ogłosić upadłość. Oczywiście ta płynność musi być powyżej trzech miesięcy, może to być utrata płynności chwilowa, to musi być permanentne działanie, to wtedy zarząd musi ogłosić upadłość. Ale jeżeli zarząd bądź właściciel widzi ryzyko upadłości, ale wie, że majątek przewyższa zobowiązania spółki, to może, a wręcz powinien, Rozpocząć procedurę likwidacji, może też rozpocząć restrukturyzację, ale w dalszej części tego materiału wyjaśnię Wam, jakie są różnice pomiędzy jednym a drugim i co jest lepsze z punktu widzenia ministra Sienkiewicza. Likwidatorem staje się co do zasady członek zarządu lub powołany przez właściciela wskazany osobnik. Raczej wskazana osoba. O, tak, tak będzie lepiej. Natomiast syndyka powołuje sąd. I tutaj właściciel nie ma za wielkiego pola manewru, bo sąd wyznacza, czy syndykiem będzie X czy Y. Likwidacja zaspakaja wszystkich wierzycieli, kiedy upadłość zaspakaja tylko tych, dla których starczyło środków z masy upadłości. Likwidacja jest gwarancją wypłaty oraz funkcjonowania, dalszego funkcjonowania dla pracowników. Wtedy spółka jest. Telewizja Polska SA w likwidacji. Natomiast upadłość jest gwarancją zwolnienia pracowników, gdyż syndyk co do zasady nie może prowadzić działalności gospodarczej. On ma zlikwidować majątek, spłacić wierzytelności i zamknąć spółkę. Celem procesu likwidacyjnego może być także restrukturyzacja oraz sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. O czym decyduje likwidator? W upadłości nie ma takiej opcji, bo decyduje syndyk. Później sąd, później rada wierzycieli, więc tego wszystkiego jest tak długo, że do takiego efektu dochodzi się po wielu latach. Zalet likwidacji nad upadłością jest o wiele więcej, ale moim zdaniem najważniejsza to ta, która pozwala w szybki i prawny sposób wycofać wniosek likwidacyjny z sądu oraz przywrócić spółce możliwość operacyjności. W zakresie upadłości nie ma takiej możliwości, z tego względu, że muszą znów się zgodzić na to wierzyciele, może to być zaskarżane i proces jest możliwy. Nie mówię, że nie, ale jest o wiele trudniejszy niż przy likwidacji, gdzie przy likwidacji wystarczy, że minister Sienkiewicz napisze taką uchwałę jako właściciel, cyk i sprawa załatwiona. Ale to wszystko mówię do Was, bo Donald Tusk to już miał dawno zaplanowane. Ale o tym tajnym planie Donalda Tuska opowiem Wam na końcu. Na moim Twitterze znajdują się kolejne mocne komentarze, szczególnie w zakresie wyprostowywania głupot, które sieją indolenci ekonomiczno-prawni działający na zlecenie PiSu, w tym pan poseł Marek Jakubiak. Zapraszam Was na Twittera, bo tam się dużo więcej dzieje. Działacze PiSu krzyczą, Tuskowi nie udało się przejąć brutalnie TVP, my obroniliśmy TVP, a tam gówno obroniliście. To było zaplanowane, ale wracając. Pisowcy krzyczą, Tuskowi nie udało się przejąć TVP, to teraz, to teraz zlikwiduje to TVP. Likwidatorem spółki jest zarząd. Chyba, że statut spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Nie ma tu ani słowa o ustawach czy tej ustawie Lex Specialis. Kodeks spółek handlowych precyzyjnie. Mówi, kto kiedy może być likwidatorem spółki. A więc nie ma tu zamachu, nie ma tu działania, które jest nieprecyzyjne albo niekonstytucyjne. Minister Sienkiewicz działa zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Likwidatorami spółki są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Koniec. Kropka. Pisowcy, artykuł 276 Kodeksu Spółek Handlowych, przeczytajcie go sobie i przestańcie siać defetyzm. Kodeks Spółek Handlowych także wyraźnie określa, to może zlikwidować spółkę, a mianowicie. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia oraz rozwiązania spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Więc sąd, na czyjś wniosek, udziałowcy, w tym momencie minister skarbu lub inna przyczyna. Znów nie ma odniesienia do lex specjalizm, więc przestańcie. Gadać pisowcy głupoty, że tutaj ma zastosowanie coś innego, bo to jest tylko defetyzm i efekt waszej taniej propagandy. No chyba, że naprawdę w to wierzycie, o sorry, ale w takie bzdury to nawet dziecko z drugiej klasy podstawówki już nie wierzy. A więc ponownie, kodeks spółek handlowych nie odnosi się do, ustawy szczeg do ustaw szczegółowych w tym zakresie, gdyż prawo do likwidacji ma te, jak wspomniałem, właściciel, a nie Rada Mediów Narodowych czy Andrzej Duda. Wetoduty w zakresie finansowania TVP jest przeszkodą dla ministra Sienkiewicza. Ono jest raczej trampoliną dla niego do tego, żeby zrobić rzeczy szybciej i bardziej stanowczo. Oczywiście pisowcy już snują swoje teorie o nieudacznikach Spo, którzy po omacku starają się coś zrobić. Określają ministra tytułem pułkownik Sienkiewicz, pokazują analogie wojskowe w zakresie tego, co obecnie dzieje się w mediach narodowych. Ale wiecie co? Właśnie w takich momentach potrzebny jest mocny działacz, mocny człowiek, który jest pułkownikiem, a nie lelum polelum, który ma trochę chore gardło i ucieka do Włoch, albo lelum polelum, który w stanie wojennym śpi do 12 zamiast walczyć na ulicach. Więc tak, obrażajcie pułkownika Sienkiewicza, ile chcecie, obrażajcie go, ile wlezie. Ale ja mam nadzieję, że minister, pułkownik Sienkiewicz. Zrobi to, na co pozwalają mu wyborcy, w tym ja, ci, którzy do trzeciej w nocy stali na jagodnie, aby zagłosować na tą koalicję. Przejdźmy do ostatniego tematu. Mówiło się, że Kaczyński miał wiele lat, aby zaplanować przejęcie władzy w Polsce. Następnie je wyegzekwować, opanować i na koniec państwo doprowadzić do takiej miernoty i takiego chaosu, że nawet zero, znaczy wróć, ziobro da radę utrzymać je w ryzach. Na szczęście Donald Tusk nie tylko miał czas, aby zaplanować odwrócenie tej całej patologii, którą PiS nam zafundował, ale także miał środki, współpracowników i nas, obywateli stojących na jagodnie, nas, ludzi, którzy dali mu mandat do tego, żeby działał szybko, skutecznie, a nie był miękkiszonem, jak niektórzy określali premiera Morawieckiego. Nie, to, to akurat się dobrze, moim zdaniem, udało. Kiedy rak toczy organizm. Tak, porównuje PiS do raka. Nie ma czasu na rozmowy, na zastanawianie się, zrobić tak czy tak. Trzeba zaplanować, wyegzekwować i iść dalej. Dzisiejsza medycyna pozwala nam wypunktować chemię dla konkretnego schorzenia rakowego, dla konkretnego raka. Tak samo Donald Tusk nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, myśleć czy dywagować kto będzie lepszy, jakie działanie będzie lepsze. Donald Tusk ma wielką białą tablicę w swoim gabinecie, na której rozrysował krokami, krok po kroczku takie kwadraciki, czyli działania z alternatywami. Oczywiście każda tablica zawiera newralgiczne decyzje, a także warianty rozwoju danej decyzji. Mamy takie proste decyzje na tej tablicy jak in vitro, ale mamy też takie skomplikowane jak dzisiaj TVP więc Donald Tusk na swojej tablicy ma, ma napis in vitro. Uchwalamy ustawę, ona idzie do prezydenta. Prezydent ją albo podpisuje, albo wetuje, albo wysyła do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli prezydent podpisuje, my organizujemy środki, zaczynamy procedurę, robimy PR, że wykonaliśmy kolejną obietnicę wyborczą, pokazujemy szczęśliwych rodziców, wszystko idzie w świat a transmituje to TVP. Oczywiście, jeżeli Duda zawetuje. Ustawę, robimy czarny PR na niego, a i tak na końcu wprowadzamy rozporządzenie Ministra Zdrowia in vitro dla wszystkich. Więc mamy czarny PR na władzę PiSu, który jest bardzo potrzebny, i dzięki decyzji o wecie koalicja 15 października dostała paliwo do pokazywania obłudy pisowców, ale wracając do in vitro, mamy czarny PR. A ludzie i tak mają in vitro. Każdy trudny projekt, jaki wchodzi dzisiaj na tapetę, mówię na tapetę Donalda Tuska, jest dokładnie rozpisany w gabinecie. Z TVP było dokładnie tak samo. I wiecie co, jestem przekonany, że działania Donalda Tuska były właśnie skierowane na to, żeby Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową. Na tym zależało najbardziej, bo w momencie, kiedy zawetował, Dał paliwo ministrowi Sienkiewiczowi do tego, żeby rozpoczął proces likwidacji. I dokładnie tak się stało. TVP ma ponad 2,5 miliarda straty, nie ma finansowania na przyszły rok budżetowy, więc właściciel co musi zrobić? Musi ochronić majątek przed jego grabieżą przez komorników, bo jeżeli TVP będzie niewypłacalne, to komornicy zaczną zabierać sprzęty, kamery, samochody, wszystko. Moim zdaniem działanie ministra Sienkiewicza jest nie tylko przemyślane, ale jeszcze z góry zaplanowane. No, chyba że się mylę. No, chyba że są inne powody albo inne przesłanki do tego, żeby uznać rację pisowców. Jeżeli tak jest, piście mi to w komentarzach. Za każdy komentarz, suba lub lajka, bardzo wam dziękuję. A jeszcze jedno, zapraszam Was na 31 grudnia specjalny materiał szykuję dla was na ten dzień na razie cześć wam pa